Za rok 2022 zwycięzcą jest Mariusz Konieczny, zawodnik klubu MKS Junior Dzierżoniów, czyli dyscyplina sportu zapasy i sumo, bo też w tej dyscyplinie nasz mistrz ubiegłego roku się specjalizuje, więc bardzo się cieszymy, że taka odmiana. Kilka lat z rzędu był Paweł Juraszek, Paweł przeszedł do innego klubu, zgodnie z regulaminem nie mógł być tak jakby w tej edycji za tamten rok rozstrzygany i zmiana pokoleniowa. Mam nadzieję, że po kolei kolejni zawodnicy będą wchodzili i odświeżali tą naszą listę sportowców dzierżoniowa. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że mogę aż tyle osiągnąć, no ale jak widać się udało, ciężka praca się opłacała. I chciałbym podziękować z tej strony mojemu trenerowi za ciężkie pracy. Tyle, co ze mną przeżył, to żaden trener by tego nie wytrzymał. Dużo zawodów, dużo wyjazdów z trenerami, dużo pracy. Jeździliśmy na jakieś wyjazdy na międzynarodowe, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski. Każdy medal przywoził i trener zadowolony, wszyscy zadowoleni, jak widać. Na gali też się opłaca. Cały tydzień praktycznie mamy treningi, to idę do szkoły, wracam. Idę na trening i tak wygląda mój grafik. No chyba, że nie dam rady, no to... Ale trener wie, dlatego jestem tutaj, gdzie jestem. To jest po prostu mobilizacja, trzeba chcieć. Który sukces był najistotniejszy w roku 2022? No zdecydowanie to Mistrzostwa Europy, gdzie zająłem pierwsze miejsce drużynowo z chłopakami, gdzie to było duże osiągnięcie dla mnie i byłem bardzo zadowolony z tego. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Dzierżoniów tak mnie nagrodził, że 3 puchary wygrałem, gdzie ja się zdziwiłem. Jestem bardzo zadowolony z tego występu dzisiejszego. Jakie stawiasz sobie cele? No zobaczymy. I teraz Mistrzostwa Polski będą w kadetach, w zapasach. Potem jakieś Mistrzostwa Polski w sumo. I to co trener powie, to ja tam jadę. Nie ma, że boli. Trener powie, ja jestem na gotowo. Ja powiedziałem, ja bym w domu nie usiedział. Jestem taki nadruchliwy chłopak, że ja nie mogę w domu siedzieć. Ja muszę coś robić. Tu pójdę na trening, to chociaż coś zrobię ze sobą, a tak to co ja będę siedział w domu. A na co przeznaczysz nagrodę? No już właśnie się zastanawiałem, se kupię. Właśnie teraz będę się na wakacje zapisał na prawo jazdy. No i jakieś ciuchy sobie pewnie kupię, coś, jakieś gadżety. Myślę, że to jest w zasadzie historyczne wydarzenie, dlatego że dzieje się tak pierwszy raz w historii plebiscytu, gali sportu. Bardzo się cieszymy, klub bardzo jest zadowolony z tego, że te osiągnięcia zostały aż tak mocno docenione. Oczywiście zasłużenie, dlatego że to są osiągnięcia nie tylko na arenie krajowej, ale międzynarodowej, bo to są medale, jest to medal Mistrzostw Europy w sumo. Dlatego myślę, że te sukcesy zostały zauważone. To na pewno będzie dla tego zawodnika ogromna motywacja, żeby pracować dalej. Bardzo jest to zawodnik rokujący, cały czas rozwijający się i takie wydarzenia, takie jak dzisiejsze, jeszcze dodatkowo wzmacniają, jeszcze dodatkowo dają więcej tej motywacji do trenowania trudnych sportów walki, bardzo wymagających. To jest dyscyplina, która nie jest tak bardzo popularna, nie jest tak komercyjna, nie jest tak medialna, natomiast świetną pracę tutaj robią trenerzy, działacze, zawodnicy, oczywiście rodziny, rodzice. Dzięki juniorowi, dzięki zapasom, dzięki sumo mamy dużo punktów klasyfikacji wojewódzkiej, ale też w ogólnokrajowej, gdzie w Ministerstwie Sportu jesteśmy zawsze w rankingu jednych z lepszych miast, jeżeli chodzi o sport. I tu wielka, wielka rola właśnie zapaśników juniora Dzierżoniów. Bardzo dziękuję i na pewno będziemy doceniać tą pracę. Jesteśmy zauważani. Jeśli chodzi o kraj, to klub szczególnie, jeśli chodzi o zapasy kobiet, bo tutaj jednak te sukcesy są większe. Jesteśmy dostrzegani, jesteśmy regularnie w czołówce klubów, wszystkich klubów w Polsce i też regularnie są to sukcesy międzynarodowe. Jest to udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, no ale są to też medale, tak jak w przypadku naszego zawodnika, który wygrał tegoroczny plebiscyt. Jest to sport, który rozwija ogólnie, no oczywiście też ma swoje jakby wady, bo gdzieś tam są kontuzje, inne
problemy zdrowotne, natomiast no myślę, że jeżeli chodzi o ogólny taki rozwój zdrowia i tężyzny fizycznej, zapasy są jednym z tych sportów, które dominują. Cały czas się rozwijamy też, bo to są zajęcia nie tylko w jednym mieście. W tej chwili też oprócz Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, to są Ostroszowice, to jest Tuszyn, więc jakby też szukamy nowych miejsc cały czas, żeby jak najwięcej dzieci, bo to jest bardzo istotne, żeby już dzieci zarażać tym sportem, sportami walki, i szukamy tych miejsc, żeby jak najwięcej tych młodych zawodników mogło spróbować, połknąć bakcyla, i myślę, że to jest bardzo ważne i to jest taka recepta, która odpukać na razie nam się sprawdza, tak, na sukces. Mnóstwo mamy sukcesów w dyscyplinach takich indywidualnych, siłowych, dyscyplinach sztukach walki. Aż trudno zliczyć. Ja tak jak przygotowuję się co roku do tej gali, myślę sobie, że chyba nie ma zbyt wielu miast tej wielkości, tego typu jak Dzierżoniów, gdzie są i sporty drużynowe, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna oczywiście, siatkówka, ale również kolarstwo, judo, karate, boks, no wszystko, co tylko można sobie wymyślić. Pewnie pominąłem, ale proszę mi wybaczyć, bo to oczywiście emocje, za chwilkę będziemy wiedzieli, jakie są wyniki za rok 2022. Natomiast myślę, że fajnie to się wszystko rozwija. Wychowanie przez sport jest dla mnie takim bardzo ważnym, istotnym. Na pewno będę to wspierał. Są problemy oczywiście finansowe, chcielibyśmy my, ale szczególnie oczywiście kluby sportowe, stowarzyszenia, żeby tych środków było więcej. Natomiast ze względu na sytuację finansową jest okrojony ten budżet dla organizacji pozarządowych, również dla sportu o 20% w tym roku 2023, ale jestem pełen nadziei, że jakieś inne decyzje, które nastąpią za moment w stosunku do samorządu, spowodują, że tych pieniędzy będzie więcej. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że piłka ręczna cały czas jest mocnym akcentem w Dzierżoniowie. Cieszę się, że zawodnicy, którzy wywodzą się z Dzierżoniowa, mogą godnie reprezentować kluby, czy są w SMS-ach, czyli w szkołach mistrzostwa sportowego, także ten Dzierżoniów nie tylko na mapie naszej tu regionalnej, ale również już na mapie Polski zaznaczył swoje miejsce w piłce ręcznej. Dużo sukcesów, drużyna seniorów zdobyła wicemistrzostwo drugiej ligi, walczyła do końca awans do pierwszej. Po walce nie udało się, natomiast jeśli chodzi o młodzież, to w tamtym roku kolejny medal brązowy w kategorii młodzika, w kategorii w lidze dolnośląskich chłopców. Zapraszam do tego, żeby właśnie wyjść z domu, nie siedzieć przed komputerem, żeby rodzice, a szczególnie dzieci, no dzieci są na tyle energiczne i mają ochotę trenować różne dyscypliny sportu, pozwalajmy im na to. Apel do rodziców, ale też apel do mnie, do urzędników, do radnych, żebyśmy w miarę możliwości finansowych jak najwięcej na ten sport przekazywali środków, tak żeby dzieci mogły w Dzierżoniowie trenować. Bez względu na to, jaki jest to sport, zawsze powtarzam, nie musi być to piłka ręczna, tak jak w moim przypadku oczywiście chciałbym, ale wydaje mi się, że każdy młody człowiek powinien znaleźć tą chwilę czasu, żeby jakikolwiek sport, jakąkolwiek aktywność ruchową uprawiać. Rok 2022 był rokiem takim charakterystycznym, bo już troszkę po pandemii, ale jeszcze początek roku był pandemiczny, więc nie do końca jest taki pełny przegląd całego roku, a co za tym idzie wszystkich dyscyplin sportowych, bo wiadomo, część tych dyscyplin jest w okresie tym zimowo-wiosennym uprawiana, część właśnie najlepszych wyników wtedy się uzyskuje, część w lecie, część na jesień. Aczkolwiek już po pandemii, już ta druga część roku była zupełnie normalna, natomiast też nie do końca normalnie to wszystko się odbywało z tego względu, że w Dzierżoniowie, jak wiecie Państwo, no mamy duże inwestycje dotyczące właśnie obiektów sportowych, więc naturalnie, że drużyny piłkarskie są troszkę pokrzywdzone z tego względu, że nie mogą normalnie grać, funkcjonować, trenować, tak powiem, jak powinno się to robić zupełnie swobodnie, z tego względu, że stadion jest w budowie, jeszcze jest w budowie do połowy tego roku. Cały tamten rok był włączony z treningów, z grania, ale też oczywiście zadaszenie tego stadionu sztucznego, boiska sztucznego w Osirze, więc tutaj były pewne turbulencje, problemy, natomiast oczywiście cel uświęca środki i po wykonaniu tych inwestycji, a powiem z dumą, że dzisiaj
Dokładnie 3 marca to boisko przykryte zostało przekazane do użytkowania. Jest dokument, który mówi, że można już normalnie funkcjonować, użytkować. Także myślę, że szybko sporty drużynowe, szczególnie piłka nożna, nadrobi ten okres i na pewno te sukcesy przyjdą bardzo szybko.